Cześć Dominik! Mikołaj? Przecież... Co? Myślałeś, że nie istnieje? No bo... Skąd niby masz koronę na musicali? No bo... Nie mów, że dobrze nagrywasz, bo ja ci nie uwierzę. Oni tym bardziej ci nie uwierzą. Ej, to akurat było niemiłe. To, że ja nie umiem nagrywać, to też jest niemiłe. Zresztą sami zobaczcie, co to w ogóle jest za aplikacja. Jingle bell, jingle bell. Czyli to ty mi dałeś koronę na musicali? Powiedzmy, że tak. Innym może też kiedyś dam. Ale teraz muszę iść, mam dużo pracy, a prezenty czekają. Wesołych Mikołajek, bo do świąt jeszcze trochę daleko. Pa, pa. Witam was serdecznie na moim kanale w ten oto dzień, czyli w Mikołajki. Ten film jest zapowiedzią serii świątecznej. Każdy wtorek o godzinie 19 będę wrzucać filmy, więc koniecznie wpadajcie na mój kanał, subskrybujcie go, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Będzie to 13 grudnia, 20 grudnia i 27 grudnia. Wtedy właśnie pojawią się filmy o godzinie 19. Jak widzieliście, dzisiaj właśnie przyszedł do mnie Święty Mikołaj, trochę w inny dzień niż Boże Narodzenie, bo wpadł do mnie w Mikołajki i potwierdził doręczenie mojego prezentu, czyli korony i 100 tysięcy na musicali. Tak, oczywiście to jest mały żarcik, bo Mikołaj wam raczej tego nie przyniesie. Ale w tym odcinku pokażę wam kilka porad, dzięki którym być może uda wam się zdobyć koronę już właśnie na te święta. Więc zaczynamy! Jeszcze zanim wam kilka porad, chcę powiedzieć, co to jest w ogóle korona. Korona pojawia się u nas na profilu nad naszym profilowym. Na pewno daje ona nam więcej obserwatorów, na pewno daje ona nam większe zainteresowanie naszym profilem, ponieważ ludzie, gdy widzą koronę, po prostu od razu wchodzą i chcą zaobserwować. Ja sam, gdy widziałem kogoś koronę, byłem bardziej zainteresowany kontem, niż jak ktoś tego nie miał. Po prostu to przyciąga. Korona jest to weryfikacja konta, na pewno gdy pojawi się wasze fejkowe konto, to każdy zauważy, że tam nie ma korony i będzie wiedział, że to nie jest wasz oficjalny profil. Oczywiście, jak wszyscy raczej się domyślacie, mitem jest to, że koronę dostaje się od 100 tysięcy obserwujących. Znam osoby, które mają poniżej 100 tysięcy obserwujących i mają koronę. Ja również swoje dostałem, kiedy miałem 87 tysięcy obserwujących. A znam też osoby, które mają powyżej 100, niektóre mają nawet 300 tysięcy obserwujących, a korony nie mają. Ważną rzeczą, na którą patrzy musicali dając koronę, na pewno jest liczba ficzek, czyli wyróżnień. Im więcej takich wyróżnień, tym większe szanse, że dostaniemy koronę, ponieważ to oznacza, że nagrywamy coś fajnego, kreatywnego, albo po prostu pokazujemy swój talent. Mi myślę, że udało się zdobyć tą koronę dzięki temu, że tańczę. Większość moich filmików, które dostały wyróżnienie, to były filmiki taneczne. I tego się trzymam i dalej będę się tego trzymać oraz nagrywam zwykły lip-sync, ale używam do tego transition, żeby było trochę ciekawiej. Oczywiście również znajdziecie u mnie komedii. Ogólnie koronę dostałem jako drugi w Polsce, bo pierwszą dostała Sylwia Lipka. I ona akurat słynie bardziej z filmików typu komedii. Nagrywa bardzo śmieszne filmiki. Ja bardziej poszedłem w ten taniec, czyli w moją pasję. I właśnie to charakteryzuje nasze profile. I mamy tą właśnie piękną koronę i reprezentujemy jakby polskie musicali. Czyli po pierwsze, warto robić kreatywne rzeczy i starać się o to, aby dostać feature. Oczywiście to, jak dostać feature, mówiłem już w tutorialach, ale zrobię też po serii świątecznej taki filmik oddzielny, w którym właśnie też dam kilka porad. Drugą ważną rzeczą jest mieć dużo fanów. Fanów. Mówię fanów, ponieważ tak naprawdę obserwujący na musicali nazywają się fani. Ale ja nigdy tak nie mówię o osobach, które mnie oglądają, bardziej traktuję ich jako widzów. Aby uzyskać więcej widzów, oczywiście trzeba być systematycznym, trzeba nagrywać kilka musicali dziennie, pojawiać się w rankingu polskim, komentować u innych, robić duety, ponieważ jeżeli ktoś was ogląda i czerpie z was inspirację, na pewno będzie zadowolony, kiedy zrobicie z nim duet. Koniecznie udzielajcie się też na profilach swoich obserwujących, ponieważ oni będą naprawdę zadowoleni, gdy zobaczą miły komentarz od was. Trzecią ważną rzeczą jest robienie różnych challenge'y i używanie hashtagów, które są na stronie głównej. Jak wiecie, w swoich tutorialach pokazywałem wam, gdzie znajdziecie takie hashtagi. Często są to jakieś konkursy. Ja zazwyczaj robię te challenge, daję wtedy ten hashtag i to właśnie może też wam pomóc w uzyskaniu feature, ponieważ musicali wyznacza popularny aktualnie jakiś konkurs, challenge i wtedy wy nagrywacie do tego filmiki, a oni wybierają najlepsze i dają wyróżnienia. Trzeci pomysł, jeżeli macie jakiś talent, to nie marnujcie go, pokażcie swój talent właśnie na filmikach na musicali, tak jak to robię ja, czyli pokazuję to, jak tańczę. Widziałem też takiego chłopaka, który ma musicali, na którym, jakby to powiedzieć, kręci długopisem między palcami. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się poprawnie nazywa, nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale jego filmiki budzą zainteresowanie, dostają wyróżnienia, ma już na swoim koncie bardzo dużo feature i myślę, że właśnie wy również macie jakiś ukryty talent i możecie go pokazać, tylko się wstydzicie
więc bądźcie otwarci do ludzi i koniecznie coś zróbcie. Czwarta porada. Gdy nagrywacie musicali, zadbajcie o ładne światło. Jeżeli nagracie to w ciemnym pomieszczeniu, będzie wtedy na pewno słabsza jakość filmiku, ponieważ wasz aparat nie wyrobi do końca z tym, będzie widać szumy i nie będzie to zbyt ładne. Więc pamiętajcie, najważniejsze jest światło. Wiem, że teraz jest ciężko, bo kończymy lekcję późno i ja, gdy wracam do domu, mam już ciemno, ale dbam o to, żeby moje światło, które mam na suficie, działało w miarę dobrze, ale już zaopatrzyłem się w lampy, więc będzie tylko lepiej. Kolejna porada. Musicali, zanim dawam koronę, patrzę również na inne social media. Czyli Instagram, Facebook, Ask, Snapchat, YouTube. Jak zauważyliście, wszyscy celebryci, którzy mają musicali, mają od razu koronę, ponieważ po prostu są sławni. Widziałem też, że duża część youtuberów dostaje koronę tylko za to, że ma na przykład 1 000 000 subów. A musicali wtedy wypatruje takie osoby i od razu daje im koronę, żeby nie pojawiały się fejkowe konta. Jeżeli macie jakieś social media, które są duże, to koniecznie udostępniajcie je i dajcie do nich link w swoim opisie na musicali. Jak widzicie, nie ma żadnego sposobu na to, żeby uzyskać tą koronę, nie ma takiego danego przepisu, są tylko jakby porady. Niektóre są jednak ciężkie do zrealizowania, czyli na przykład duże inne social media, bo wiem, że nie każdy ma takie. Wiem też, że nie każdy jest w stanie zdobyć dużą sumę obserwujących, mimo iż udziela się u innych, ale to widocznie oznacza to, że musicie jeszcze bardziej pracować nad swoimi filmikami, dążyć do perfekcji i wtedy na pewno większa część osób będzie zainteresowana waszym kontem, jeżeli będziecie mieli fajniejsze filmiki. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na moje inne social media, wpadajcie na moją grupę. Do zobaczenia już za tydzień, we wtorek o godzinie 19 z kolejnym odcinkiem serii świątecznej. I oczywiście miłych Mikołajek. Do zobaczenia, hej!